Sponsorem jest porównajto.pl, strona na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najciekawszych miejsc w Polsce, materiał opracowany na podstawie Fly4Free, 10 zamek Ogrodzieniec, ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. orli Gniazd we wsi Podzamcze w województwie śląskim. Ogrodzieniec to miejsce nawiedzone, ponoć jest tu skupiską mrocznych i potężnych sił. Nocami wokół ruin ma biegać czarny pies z Ogrodzieńca. Świadkowie mówią, że Włoną mu oczy, a za sobą ciągnie ciężki i wielki łańcuch. 9. Cmentarz Centralny w Szczecinie największy cmentarz w Polsce, trzeci co do wielkości w Europie i jeden z największych na świecie. Od jego otwarcia pochowano na nim ponad 300 tysięcy zmarłych. Wzorowany na nekropolia Hamburga i Wiednia jest także gigantycznym parkiem. Jest mroczny, tajemniczy, jakby rodem z horroru. 8. Rynek Starego Miasta w Warszawie. Prostokątny plac o wymiarach 90 na 73 metry na warszawskim Starym Mieście, zniszczony w trakcie II wojny światowej, później odbudowany. Jak pewnie wielu z Was wie, jest tam wiele historycznych miejsc, jak Zamek Królewski czy Kolumna Zygmunta, zarówno ta zniszczona w trakcie II wojny światowej, jak i ta odbudowana. 7. Katedra Wawelska, Kościół archikatedralny położony na Wawelu, stanowiący własność Archidiecezji Krakowskiej. Miejsce koronacji królów Polski i ich pochówku. Pochowani są tutaj też między innymi święty Stanisław Ze Szczepanowa i inni biskupi krakowscy. 6. Wrocławskie Krasnale, niewielkie rzeźby Krasnali, w liczbie stale rosnącej. Są umieszczane we Wrocławiu sukcesywnie od 2005 roku. Wywodzą się od malowanych w latach 80. XX wieku graffiti, a następnie hepeningów organizowanych przez ruch pomarańczowej alternatywy ośmieszających w sposób pokojowy system komunistyczny. Po upadku PRL-u Krasnale uległy zapomnieniu aż do sierpnia 2005 roku, kiedy to wrocławski rzeźbiarz Tomasz Moczek Ustawił pięć pierwszych krasnali. Pięć. Zamek Królewski na Wawelu. Zamek obronno-rezydencyjny w Krakowie, na Wawelu. Według ekspertów jest najwspanialszym zabytkiem architektury w Polsce, a do tego bezcenną pamiątką narodową. Obecny renesansowy styl nadał mu król Zygmunt I Stary. Cztery. Kościół Mariacki. Jeden z największych i najważniejszych. Po archikatedrze Wawelskiej Kościołów Krakowa. Od 1962 roku posiadający tytuł Bazyliki Mniejszej. Należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. Turyści chętnie też zwiedzają wieżę Kościoła. To z niej codziennie w południe odgrywany jest hejnał. Trzy rynek główny we Wrocławiu. Średniowieczny plac targowy we Wrocławiu. Obecnie centralna część strefy pieszej. Jeden z największych rynków staromiejskich Europy z największymi ratuszami w Polsce. Dwa, Fabryka Schindlera, fabryka założona w 1937 roku jako miejsce produkcji wyrobów blaszanych w Krakowie, wydzierżawiona, a potem przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera w 1939 roku. Schindler zatrudniał w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisywał ich następnie na tzw. listę Schindlera i ratował ich od zagłady. Jeden rynek główny w Krakowie, jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Wytyczony w średniowieczu plac do dziś otaczają kilkusetletnie kamienice. Rynek skrywa też podziemia, które można oglądać. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyskusję. Cześć!